rzeczy. Wirusy są opatentowane, Ebola, to są we władaniu, każdy sobie może wygooglować, zobaczyć, kto jest właścicielem wirusów SARS, Ebola. To są znane korporacje, co są na co dzień w telewizji. I nagle ktoś ma o tym mówić, żeby narazić się na wielkie procesy sądowe, że ujawnia patenty, no to też jest trochę dziwne. Żeby mówić o czymś, zrobią sobie graficzkę w telewizorze, kółeczko z takimi rogami, gdzieś czerwona kulka i tak przedstawiają wirusa i ludzie to łatwią. Piktogram, prawda? Tak, zaraz się pojawiły piktogramy na komórki i już od razu wirus. No. Rozsiewajcie sobie sami informacje o wirusie. A jak boty, te boty tam zaczęły te reklamy wstawiać, sugerowana reklama, maseczkę kup, to wszystko jest takie zintegrowane i to widać. No, słuchaj Grzesiek, a ja myślę, że jak już jest tak, że te metadane, jak masz dostęp do tego, jak ludzie myślą, bo masz internet i wszystkie komputery w internecie, praktycznie chyba teraz wszystkie, może tam poza wojskowymi niektórymi najważniejszymi, no to masz dostęp do umysłów. Ostatnio się wygadał premier nowy... A jeszcze to śmieci. Jak ci śmieci wyważą, ty segregujesz. A, no to królowa brytyjska robiła właśnie 15 lat temu, moi znajomi pracowali w Anglii na tak zwanych analizach, na zlecenie królowej, to było rządu jej królewskiej mości bezpośrednio. To były wybrane punkty losowo, ktoś to wiedział, czemu te punkty, ale dla nich to były punkty podane z góry, jechali tam, zbierali śmieci, mieli tam taśmę i robili szczegółową analizę, co ludzie wyrzucają. Co tam jest w tych workach? Tak. Ważyli ile trawy, ile liści, ile śmieci, jaki... Puszka z groszkiem z fasolą w sosie pomidorowym dominowała. Ta Anglikom zabrać to. Do angielskiego śniadania musi być hańca fasolka w sosie pomidorowym, bekony. I oni wiedzą, oni to też mogą wtedy wiedzieć, że to większość Anglików używa. I im to zabierzesz, to dostają frustracji, wyjdą na ulicę. No i takie metadane z tego masz, tak? Jaka jest konsumpcja, jakie są odpady. No ale to było dawniej, jeszcze to wiesz, ten internet był w powijakach, teraz jest powszechny, wszędzie dosłownie jest internet. Hej, nawet w Puszczy Amazońskiej, w dziwnych miejscach, on tam jest. Masz metadane, wiesz o czym ludzie myślą, gdzie się kieruje energia, bo tam gdzie idzie myśl, to tam płynie energia. Najpierw człowiek o czymś myśli, a potem w tym kierunku podejmuje działanie, jakąś akcję. Wydaje mi się, że jak modelujesz pogodę, czy jesteś w stanie zrobić horoskop na podstawie dosłownie małej liczby danych, daty urodzenia, miejsca, a mając taką ogromną możliwość jak dostęp do umysłu wszystkich ludzi, którzy mają komputer, internet, możesz przy pomocy sztucznej inteligencji, modelowania, analizy matematycznej sobie... No oczywiście. Zwłaszcza przy użyciu kwantowych komputerów, które już są i stają się coraz bardziej popularne, ale tylko dla nielicznych, wymodelować, co się zdarzy. I czy teraz to ta dziwna sytuacja nagle, która tak wybuchł, no wiadomo, w odpowiednim momencie, tak? Ale czy to nie jest próba zatrzymania czegoś, co się z nami, ludźmi zmieniło, że nasza świadomość wzrosła? Wiesz, że jednak się zaczęliśmy interesować nie tylko tym, kurczę, co tam jest na pierwszym i drugim kanale, ale jeszcze szukaliśmy dalej, grzebaliśmy. Pytania ktoś zaczął zadawać głośno. No. Pytania i wątpliwości za tym idące. Rodzą się wątpliwości, powstają pytania. I teraz, słuchaj, to odcięcie na zakaz wejścia do lasu, hej. Odcięcie od kontaktu z przyrodą, wiesz, to areszt domowy. A to wiedzą, że to ma wpływ na psychikę. No właśnie. Jak na przykład są ludzie, którzy... Ja na przykład to, dla mnie to i tak to robię, siedzę w tym domu, pracuję 7 dni w tygodniu i nie widzę tych, czy zostań w domu, czy tam, na mnie to nie wpływa, ale są ludzie, którzy muszą wyjść, muszą gdzieś mieć kontakt, bo dojdzie do stresów różnych, takich dołów, będą się ludzie popełniać samobójstwo, bankrutować, to teraz jeszcze to jest początek, ale te konsekwencje dopiero będą widoczne za miesiąc, dwa, trzy, to już skutki, bo to są... ciała powiązane. Wszyscy są w pewien sposób powiązani i gospodarczo. Gospodarka ma wpływ na sklepy. Czy w tych sklepie będzie walka na noże o kilo cukru czy papier toaletowy, prawda? Wiesz co, będzie jesteśmy... Rolki, tylko nie na te komunie takie rolki, chińskie tylko... powiedzenie jest, że jesteśmy falami tego samego morza, nie? Jesteśmy to... kroplami tego samego jeziora, wiesz. Jesteśmy jedną tkanką na jednej małej planecie. I teraz, co zaszło w ludziach takiego, że tak gwałtownie nagle ktoś chce ich przyciąć z dnia na dzień, zabronić im korzystania z przyrody, zabrać im pracę, zabrać im chleb, zamknąć ich w domach, przytrzymać ich gdzieś, wiesz, postraszyć, bić pałami za to, że wychodzą, tak jak w Hiszpanii, grzywny, bo to jest opresja finansowa przede wszystkim. To znaczy, jest to wprost proporcjonalne, jeśli
świadomość się budzi ludzi, to tak jest jak gra komputerowa, że jak przejdziesz poziom ten łatwy, no bo jesteś już na tym poziomie wyższym, no to też wyższe problemy musisz pokonać, jeszcze wyższe. No i to tak jest prosto proporcjonalne. To jest jakby lustrzane odbicie tej sytuacji, co, bo my to akceptujemy, czyli tak naprawdę nasze ego niby narzeka i tego nie chce, a nasza podświadomość jednak to akceptuje. Mhm. Dlaczego? Pytanie dlaczego? Mhm. A to dlatego, że to jest jakby lustrzane odbicie tych naszych myśli i to zauważ, że oni robią różne rzeczy, oni opresyjnie mogą różne rzeczy zrobić, ale tak naprawdę to nic z tym nie robimy. A teraz ja powiem żart, ale to będę hejtowany, także zapraszam do hejtu, zapraszam, mili państwo, do hejtu. Wrażliwe osoby na pewno będziecie mnie hejtować, bo powiem teraz prawdę. Pierwszy dzień wiosny, 21 marca. Święto choćby w perskim kalendarzu to jest pierwszy dzień nowego roku. Słowiański nowy rok zaczyna się 21. Słońce wraca z pełną siłą. Dominuje. Jest ciemność, jest słaba, jasność jest mocna. W tym roku się dowiedziałem, że to jest jakiś dzień kolorowych skarpetek i to jest dzień ludzi z zespołem Downa. Czyli z święta radości nowego roku jest dzień Downa. I wiesz, że ludzie coś tam, niektórzy tam świętują, te skarpetki ubierają. To ja nie słyszałem, powiem szczerze, że pierwszy raz to słyszę, ale gdzieś jednak ten element kolorów, prawda? Kolor tak, bo to Holi w Indiach z kolei jest Holi, nie? Święto wiosny, tak? Ale kurczę, wiesz, zrobić święta życia, takiej kreacji, wiesz, prokreacji, radości, witalności, że życie rozkwita, nałożyć na to po prostu zespół Downa, to jest, sorry, ale hejtujcie mnie, ale ja nie będę świętował chorób żadnych, a tym bardziej Downa nie będę świętował, a zwłaszcza 21 marca. Będę świętował zdrowie, tężyznę, radość, będę świętował, kurczę, miłość, będę młodość świętował, będę świętował dobre rzeczy, ale chorób i Downów nie będę świętował, a zwłaszcza 21 marca. A jak chcecie, to świętujcie, ale gdzie was to zaprowadzi, że wy wiosnę będziecie kojarzyć z mutacją genetyczną. I hejtujcie mnie jak chcecie. Znaczy to jest, wiesz, do tej pory tak było uznawane. Znaczy ja chodzi o poziomy. Na ilu poziomach, w ilu miejscach można ludziom zmieniać świadomość, żeby ją tłamsić, gnoić i wmawiać choroby, że choroba to jest powód do świętowania i czczenia kultu jakiegoś, że a fajnie, są Downy, hej, cieszmy się. Są różne kultury na świecie. Są na przykład takie, które bardziej kultywują ten płacz, umartwianie się, ascetyzm taki. No na przykład zwłoki jakieś tam, ale są kultura kraje, śmierci. Są kraje, gdzie ktoś umrze i oni się cieszą i zapraszają tych grajków, śmieszków, oni się cieszą, śmieją. To jest już inne i my się dziwimy, jak to jest możliwe. No śmierć człowieka, a to hihi. Ostatnio robiłem taki remix takiego piosenkarza hawajskiego, który zginął, miał nadwagę, już teraz nie wiem, jak się nazywa. I tam jest taki teledysk, kiedy wszyscy ci Hawajczycy go przyszli na ten jego pogrzeb. Mm-hmm. Jak ktoś pierwszy raz walczy, to myślę, że jakaś wesele jest. No tak. Bo się wszyscy cieszą, mm-hmm. że on już odszedł z tych trosk do tego innego świata. I inne jest podejście. Oczywiście ja wiem, o co tobie chodzi, bo choroby no to są przykre rzeczy i tutaj trzeba... Tylko tobie chodzi o archeologiczną Nowy Rok, który zawsze był. I zawsze było to cieszenie się tym nowym życiem. Ja pamiętam, że to był dzień Wagarowicza, dzień młodych ludzi. Wychodzili ludzie na ulicę, całowali się z dziewczynami i spędzali fajnie. Aż fini wedyński. Tak, wiesz, a tu nagle okazuje się, że to jest dzień Downa. I kto to wymyślił? Jak trzeba być perfidnym, jaki mieć okropny umysł, żeby na taki piękny czas ale nałożyć coś takiego brzydkiego. Ale to mówię o urzędnikach, no to którzy, oni nie siedzą tak na, w historii. Wiesz co, w tych cyklach. Urzędnicy, no jakiś tam ktoś, kto zamyka dostęp do lasu, no to też jest jakiś, moim zdaniem, trudność jakaś. No to, ale na każdym poziomie odciąć, zgnoić, opluć, pobrudzić, wiesz. I mówimy tak, ty szukaj, a ja z mojej strony ty szukaj, gdzie się spotkamy. I on szukał, nic nie znalazł. Polskie restauracje, stacje benzynowe pozamykane. I ja wpadłem na pomysł, że może w lesie są takie ścieżki, gdzie spacerują, można sobie spacerek porozmawiać. A tu nagle w całej Małopolsce zakaz wstępu do lasu. Do lasu, nie? Tak. A czemu do lasu akurat? Bo co, w lesie jest zbyt dobrze, nie? Można się wyluzować. A nie wiem, czy słyszałeś, że nie ma telewizji, wiesz, odciąć się, tam wiesz, te komórki. Nie wiem, czy słyszałeś, że jest zakaz wejścia na strych. Jutro mają wprowadzić to.
Też, tak? Tak się śmieję z tego, bo to jest Monty Python cały czas. No nie, Monty Python. Znaczy wiesz, goście są poważni. No, jak widzę, jak zawodowy oszust tam wygłasza te swoje jakieś przekaz, no to dla mnie to nie jest śmieszne. On jest poważny w tym, co robi, wiesz. Tak. Tydzień później będzie zakaz seks z żoną tylko raz na miesiąc. I to jeszcze w poniedziałek o 9 rano. Nie? A to już było, słuchaj. To Kościół tak. katolicki to reglamentował. Kiedy Aha. można, w poście to nie, tam... Żeby nie zbrukać, wiesz. My się kochamy cały czas. Zresztą pamiętasz, jak rozmawialiśmy w lecie w zeszłym roku, 39 stopni, grzało w dekiel i rozmawialiśmy o tym, żeby żyć tak, że przed tym resetem, przed tą upadkiem tego wszystkiego, żeby się nażyć, żeby się cieszyć życiem jeszcze. Pamiętasz to? To jest tam pamiętam, w naszych filmach. Pamiętam, ja nawet mojej żonie mówię, Monice, Monia mówi, mało czasu mamy. Jeszcze 2 lata temu, 3 lata temu mówię, proszę cię, no chodź, jedźmy gdzieś. Zróbmy to, co do tej pory żeśmy robili, żeby to wykorzystać. Ja też to w swoich programach często powtarzam. Nie czekajcie, tylko róbcie, cieszcie się. Mówiłem to i teraz ona mi przyznaje rację teraz, kiedy już z domu nie może wyjść, prawda? Że, no tak. że tak, tu na wczasy by się gdzieś jechało, tu nawet na Mazury czy gdzieś, no nie pojedziesz, bo w ogóle nie wiadomo, czy ludzie będą się przemieszczać teraz. Tak będą się bać cię wpuścić w ogóle, wiesz. No. Bo ty przecież jesteś, możesz być, wiesz, jakiś tam trudny, nie? Tak, ale ta Arudra właśnie, co jest taka dzika, ona jest niejako znana, ona niszczy, ale to jest to związane bardzo mocno z przyrodą i z czymś nowym. Ona musi to zniszczyć. Ona po to jest. Ona to niszczy, bo ludzie demonizują pewne rzeczy w astrologii, też zauważyłeś, że Rahu to diabeł, demon, co to jest w ogóle nie, demon? To tak nie działa. I oni to tak, no bo się tego boją. Saturna też mówią, wszyscy lubią Słońca, a nie lubią Saturna. A jaka jest różnica między Saturnem a Słońcem? No faktycznie ten Saturn teraz, co Madonna, to oko z tym krzyżykiem, ona cały czas tego Saturna podkreśla, prawda? To oko w piramidzie, ten A widziałeś, jak Kronos. Odmłodniała? Proszę? A widziałeś, jak odmłodniała? Dobra, tak. To co na Eurowizji, jaka była wizja dla Europy, Madonny i tam jej, że tak powiem, producentów i różnych innych, ona już to tak... już wiemy, bo żeśmy dopiero teraz zajarzyli, o co im chodziło, ale to, wiesz, trochę za późno. Ale teraz na drugi dzień chyba jak ten, czy 2 dni, 3 dni po tym, jak ta świadomość, że przefokusowała się na tą Madonnę z Eurowizji, to ona dorzuciła tam drugi filmik, jak siedzi w wannie i tam sobie podśpiewuje jakieś wolność, równość, braterstwo. Coś takiego, co zawsze, jak to jest głośno, tam wiesz, gdzieś wolność, równość, braterstwo, proletariusze się łączcie i w ogóle to potem krew się leje, te gilotyny idą w ruch, miliony, obozy, krew, cierpienie, zniszczenie. Zauważyłeś taki sema? Że to jakoś tak i ona tam siedzi w wannie i teraz, że jesteśmy równi wobec wirusa, wiecie, bo ja tu jestem w rezydencji, armia ochroniarzy mnie pilnuje, jakaś tam biedota mi przywiezie nie, jedzenie. Ona dostała tego, nie koronawirusa. Osoba, która na przykład jest... utrzymuje jakąś tam dietę w ruchu non stop, czyli ten odporność organizmu zwiększa, nie ma tyle trosk, nie ma tyle problemów, co inni ludzie, żeby odporność spadała i ona, Tom Hanks czy takie gwiazdy Dembele, sportowcy, którzy są wybiegani po 10 godzin dziennie kondycja i oni dostają takie rzeczy, to coś już tu nie gra, bo... Ale już im jest lepiej, a poza tym oni łagodnie przechodzą. Ja się zastanawiam, jak Elżbieta II mówi, że ich rodzina królewska odegra tą rolę, to się zastanawiam, kto z nich będzie chory i czemu tak lekko i ewentualnie kto tam jeszcze. Stawiasz jakieś typy? Nie wiem, to jest dla mnie jedna wielki taki... W ogóle jak można mówić o jakimś wirusie, nikt go nie widział. Ale my to wiemy, że na przykład jest teatr polityczny, tak? Że ludzie tam się dzielą na aktorów prawicy, lewicy i tam się naparzają, to tak pod publiczkę wszystko, a ktoś tam tych kandydatów zawsze wystawia i przepycha swoje sprawy, lobbyści. Wirus, myślę, z rodzaju wirusów, to jest nieskończona liczba, tylko jest problem, kto je nazwie. Kto będzie pierwszy i jak je nazwie, czy bardziej ma media pod sobą, jak Rupert Murdoch, tam w większości na świecie ma tych stacji telewizyjnych kilkaset, gazet. Jak on puści informację, to on ma władzę, on dominuje no tak, z tą informacją. Świadomość. Świadomość, strumień świadomości. A ten rok tak jest, na przepływ świadomość, niszczenie. Ktoś sobie nazwie kod WIG-19 i zrobi jakiś piktogram straszliwy. Nazwa też jest ważna, nie? No i nazwa jest ważna. I ten piktogram z tymi, te kółko takie nienaturalne, to jest oczywiście jako wirus, żeby tylko straszyć tych ludzi. A wirusy mamy od niepamiętnych czasów i one się mutują, zmieniają. I patrz, jak sprytnie to zrobione, że musisz się szczepić na coś, na te nowe wirusy. Przecież wirus to codziennie mutuje jakiś. I ty musi, i ten przemysł farmaceutyczny, te szczepionki musi produkować, no wiesz, codziennie cię szczepić. Ja nie jestem wrogiem szczepień, tylko jestem zwolennikiem tego, żeby one były, chcesz, szczepisz się, chcesz, nie szczepisz się, że tak powiem, dobrowolne. Nie, to powinno być zakazane, to powinno być w ogóle zakazane, bo odporność, jak Indianie w Ameryce Południowej szczepią dzieci,
Dają mi mrówkę, która ma specjalny jad, no jak ugryzie, to po prostu jest dziecko odporne. Ale ja jestem za tym, że jeśli ktoś chce się szczepić, niech się szczepi. Jeśli chce szczepić swoje dzieci, niech się szczepi, wiesz. Ja byłem szczepiony jako dziecko, nie czuję się z tego powodu. Czy cesarz chiński by się na to zgodził, depopulowałby swój kraj? On raczej zależało mu na tych dopasowaniach, żeby to mocne były te małże. Ale tam teraz rządzi partia komunistyczna, a rozwój, przyrost populacji jest taki, a nie inny na planecie. 7,5 miliarda ludzi, wiesz. Oni w 90-tych latach już wiedzieli, że potrzebują tylko 20%. Jeśli rozwój technologiczny pójdzie w tą stronę, w którą poszedł, bo taki był zamiar, w tą stronę miał pójść. Potrzebują 20% populacji o jakichś cechach, nie? Chodzi ci o terytorium? Nie, chodzi mi o to, że współczesny, globalistyczny, taki korporacyjny system nie potrzebuje tyle ludzi w ogóle. Oni potrzebują 20% tej populacji, która jest, żeby gospodarka się kręciła w taki sam sposób, jak się kręci. Ale zobacz, jaka jest powierzchnia ziemi, a ile jest ludzi. Wcale nie ma żadnego przeludnienia. To, że kto ci każe mieszkać w Nowym Jorku, gdzie jest 15 czy 20 milionów, czy w Londynie, czy w Meksyku, Mexico City, czy nikt ci nie każe tam siedzieć, nie? Zobacz, to czemu nie powiedzieć, jakie są terytoria puste, tam nikt nie mieszka, nie? Tylko ludzie raczej zawsze w tych skupiskach chcą żyć, nie? I to jest tym, nie ma żadnego przeludnienia, no to jest paranoja jakaś. No ja nie myślę o przeludnieniu, tylko myślę o tym, że jakby elity wiedzą, że większość ludzi jest im zbędna. Żeby elity, sobie tak, jechali tak, dalej na tym poziomie, na którym jadą, oni potrzebują 20%. Milionów. To im, oni kiedyś tam stwierdzili, że najłatwiej się kontroluje taką 500 milionów i wtedy jest tyle jest to tak, dla mnie to jest tak, można powiedzieć, oczywiste, że tak 1% tych rodzin, które wpływają, odbierają ludziom konopie, zakaz marihuana, konopie, bo to jest złe, bo to już 100 lat temu, a robili świetne spodnie, dżinsy z tego, prawda, tylko doszli do wniosku, że trzeba to zakazać, bo to jeszcze leczy. No to nie dość, że materiały z tego świetne, bo to bardzo mocne są, to jeszcze ma wpływ na zdrowie i leczy z różnych chorób fajnych, no to musieli to zakazać. I oni to robią, no, bo to czerpią z tego zysku. No wiesz, no w różnych krajach to jest tam różnie prowadzone. Są kraje, gdzie się na przykład testowało, gdzie zadziała wycofanie gotówki z obiegu w jednej chwili. Tak jak w Indiach 2 lata temu, no, 2 najbardziej popularne nominały z dnia na dzień zostały unieważnione i ludzie zostali z niczym, wiesz, z papierkiem. No WHO 18 chyba marca podało, że jakąś dyrektywę do ONZ-u, żeby wycofać gotówkę, bo przenosi wirusy na papierze, na banknotach. No tak, myślę, że tu jedną z sytuacji, którą obserwujemy, to jest po prostu walka z gotówką. Nie wiem, czy masz jakieś tu pieniądze papierowe ze sobą? Ja ci to bym... To zrobimy, dogramy to na końcu. Bo tam to jakby widać wszystko. Masz? No 10 zł 20, to zrobimy nie taki... Wiem, nie wiem, czy mam, ale zrobimy, bo ja, wiesz... Nie. Karta. No widzisz, jacy jesteśmy załatwieni. No, nie mam. No. No bo tam jest ta korona na tym królu, a wokół są wirusy. Tak? Aha, to musisz to pokazać. Koronawirusy. No i jednym tutaj z celów jest na pewno walka z gotówką, no bo wiadomo, nie będzie gotówki, to już nie będzie kompletnie możliwości, żeby uciec gdzieś, coś zrobić, po cichu na boku coś dorobić, znaczy, pietruszkę sprzedać na rogu ulicy, wiesz. Według wywiadu Arona Russo z 2000 roku z Nicolasem Rockefellerem, czyli tym, można powiedzieć, też bardzo ważną postacią, gdzie oni wspólnie znali się, przyjaźnili, razem ćwiczyli na siłowni, gdzieś tam coś tam chodzili grać i wypili sobie 2 butelki wina i on się otworzył niesamowicie. On mu zadaje pytania, jaki jest ten cel. On się śmieje, ten Nicolas Rockefeller, że ludzie się na to nabierają, że wojna z terroryzmem, że szukają tych talibów w jaskiniach, tam nikogo nie ma w ogóle, żeby tylko mieć jakiś pretekst, czyli problem, reakcję i rozwiązanie. A teraz on się go pyta, jaki jest ostateczny cel? On mówi, że ostatecznym celem jest pozbycie się gotówki całkowicie i zaszczepić ludzi takim chipem, który będą już pełny monitoring mieć o stanie emocjonalnym, fizycznym, zdrowie, wszystko. I jak ktoś im się nie spodoba, to go wyłączą. Doszliśmy do meritum naszej rozmowy, bo po co my te filmy robimy? No ludzie, słuchajcie, siedzicie w domach teraz, będziecie siedzieć jeszcze długo, bo ja nie wiem, kiedy my ten film wrzucimy jeszcze, tak na marginesie. Bo są takie kanały i tacy publicyści, którzy mają teraz możliwość robienia live'ów, a cała reszta ma przycięty stream tak, że nic nie jesteś w stanie wrzucić, bo 2-minutowy film się zrzuca, nie wiem, 4 ale godziny. Widziałem to, ja tylko muzykę nawet z mojego kanału chciałem wrzucić. MP3, prawda? Tak, MP3. To jest, ile to jest danych MP3? Tak, i to mnie zdziwiło, bo Klapsydra cały dzień i całą noc, rano przychodzę, twój film jest w przetwarzaniu. Oczywiście zastrzeżeń czy tych roszczeń to przychodzi co chwilę 2-3 maile i w każdym mailu po 3-4 jakieś roszczenia, bo nagle znajdują, że im ognisko nie pasuje.
Ale to widać, tego nie było wcześniej. Naprawdę tego nie było wcześniej. Albo ludzie, którzy na przykład tam klikają łapkę w dół czy w górę i to się nie włącza. Nie? No wiesz, tak. A druga rzecz, że zauważyłem, że niektórzy nie mają tego problemu w ogóle. Czyli tak jak przesyłali duże dane, duże filmy, czy robili live'y, różne wejścia, robią dalej i tam się te wyświetlenia teraz rekordy są po prostu, jeśli chodzi o ilość. No bo jest sytuacja taka napięta, każdy się na tym tam jakoś żywi i gra pod siebie i robi jeszcze... No. Już się okazuje teraz, kto jest swój, a kto jest nie swój. Maski spadły. Madonna wyszła, zrobiła rytuał w zeszłym roku na Eurowizji, potem w wannie jeszcze, to też nie dokończyliśmy tego wątku, wiesz, rozproszone mamy umysły. Ale chcę powiedzieć, ludzie, siedzicie w domach, zastanówcie się, bo my z Rzyszkiem te filmy nie robimy po to, żeby se pogadać bez sensu, tylko tak, stracicie gotówkę, stracicie po prostu w którymś momencie możliwość uczestnictwa. Tak, w Chinach to jest nie chip pod skórą, tylko smartfon. Kto ma smartfon, ten kupi bilet na pociąg, na samolot. Może korzystać z internetu, z płatności różnych, bardziej, że tak powiem, zaawansowanych. A jak jest obywatelem takim, który tych punktów ma tam, że tak powiem, karnych więcej, to wtedy tylko zdjęcie twarzy. Technika rozpoznawania twarzy pozwala na to, że twarzą można płacić w sklepie, bo są skanery, zdjęcie robi po prostu twarzy i tak się eliminuje krnąbrne jednostki, znaczy, które no, będą były i są, bo 4% to... jest ludzi na tyle inteligentnych, że zawsze będzie się buntować, to już naziści wiedzieli i to byli ci, którzy idą pierwsi do gazu. Myśmy też już to kiedyś poruszyli z Grzeszkiem, że tak oni to wiedzą i no. Słuchajcie, uważajcie. Bo możecie być w tych 4%, ale warto teraz, jak jest czas, się zastanowić i przebudzić. Bo jest jeszcze dostęp do informacji, a za chwilę może go nie być. No to jest trudny czas. Chodzi tylko o równowagę. No jak nie ma równowagi w przekazie informacji, ja nie mówię o tym, żeby... Bo my nie mamy monopolu, że my wiemy wszystko, my tylko zbieramy te puzzle w całość i chcemy jakoś to mieć tą przeciwwagą dla tego mainstreamu, który jednogłośnie mówi to samo, powtarza to po kimś tam. I nikt tego ich nie interesuje, żeby to sprawdzić. My niektórych rzeczy nie możemy sprawdzić, ale to jak jesteś już jakby cofniesz się i widzisz to z perspektywy, co się dzieje, że tam wszystko nie gra. Jakbyś wziął takiego detektywa, zawodowca i dał mu ostatni miesiąc, dwa miesiące na świecie, czy nawet załóżmy tam o tej Eurowizji, włącznie z tą występem Madonną w Tel Awiwie, bo oni też już mówią, co wszystko są w sierpniu czy w październiku. Maski spadły, kawa na ławę, jest tak, wszystko już tak. Tam. Oni się w rok temu... W październiku czy w listopadzie 2019 elity świata spotkały i była mowa o wirusie, jak to będzie wszystko wyglądać, planowanie. Zresztą co tu dużo mówić, ja chociażby nawiążę to do swojej pracy, bo byłem wtedy w Wielkiej Brytanii, co epidemia ptasiej grypy i przychodzi Anglik, mówi dwa tygodnie przed pandemią światową, czyli nikt o tym nie wiedział, żadne gazety, nikt o tym nie trąbił, a on mówi kupuj wszystko, ileś tysięcy ton z Polski, z Węgier, z Słowacji, wykupuj, jak wariat, ludzie się dziwi, co ja robię, a tu potem ten ogłoszenie ptasiej grypy, czy ktoś te informacje wcześniej dostał, prawda? Żeby mieć zysk z tego i są kraje, które niszczyły inne farmy po to, żeby zyskać, prawda? I dostawały z Unii ogromne odszkodowania za zniszczenie swojego, na przykład swojego, z jakichś farmy kurczaków, czy coś takiego i wtedy dostawali 10-krotnie więcej za odszkodowanie. I tu się nie zgadza to, bo ja rozumiem, że jest jakaś oficjalnie, że jest wystąpił wirus i nagle ogłaszam pandemię, ale oni już to przez ostatnie 20 lat, proszę sobie zliczyć, był SARS, N1, H1, Ebola, straszenie różnymi, przeróżnymi, świńska grypa, ptasia grypa i taka. I każda z nas miała zabić, wszystko w niwecz puścić. I nikt nie wraca wstecz, kto bierze jakąś odpowiedzialność za wywołanie tego typu rzeczy, prawda? Że było, nie było, dlaczego to wywołali tą informację, dlaczego straszenie było tym wszystkim i nikt nie wziął za to żadnych konsekwencji i robią to cyklicznie, tylko nikt nie wraca wstecz, że to już było, że nic nowego nie jest jakby. Ja nie wiem, że ten wirus nie istnieje, bo może być, mówię, 5G, mogą być nadajniki, które powodują chorób płuc. Już jeden taki naukowiec się wypowiadał, że w płucach te cząsteczki wody, może ta biegunowość się zmieniać w taki sposób. Jak w mikrofalówce, no działa mikrofala przede wszystkim na wodę. Składamy się z wody w 70%. No. To już tak dosłownie w uproszczeniu, jak to działa, długość fal to... Ale też 5G to jest kontrola wszystkiego, no, bo to jest taka ilość danych.
że wszystkich, wiesz, można to naraz, każde czy... auto, każdą lodówkę, wszystko, wszystko. Prawdopodobnie to 5G się łączy z tym wszystkim, z tym chipem, nanochipem. Internet rzeczy, wiesz. RFID to jest właśnie nanotechnologia, to już nie jest coś, co tam zobaczysz pod mikroskopem. To nadaje, bardzo silnie nadaje na takich częstotliwościach, które oddziaływują na twój mózg. Pamiętajmy o tym, że niestety nie jest tylko wodą, ale też mam tą elektrykę, mam te impulsy. No bioelektryczność, tak, to jest to, co EEG, EKG, to, co się da mierzyć, ludzie. To są normalne rzeczy, normalne procesy bioelektryczne w nas, bo jesteśmy bioelektrycznymi istotami. Dokładnie. Na bazie wody i białka, peptydów. Tak, i tutaj zaburzenia, jeśli chodzi o tą bioelektryczność, powodują te konserwanty w marketach, które rocznie jemy po 10-12 kg, nadprzewodniki, smog elektromagnetyczny, prawda? To wszystko to metale ciężkie powodują zaburzenia. No to tak byś tą szklankę wody na tą twoją kamerę teraz polał, nie? Mhm. To taki efekt jest, że... To jest woda, że tak powiem, brzozowa oskoła, sok z brzozy, tego nie tak na kamerę nie będziemy wlewać, wiesz? Nie o to chodzi. Natomiast ja sobie... Potrzymaj, bo ja sobie doleję, bo smaka mi zrobię. Wychodzę na pijaka znowu. Obżartucha i pijaka, wiesz? No. Ale ja to lubię, jak oni mnie hejtują, bo zawsze jest tak, że a, bo pan przeszkadza Grześkowi w ogóle, ten prowadzący co do kitu i w ogóle, nie? No tak, no tak, oczywiście. A to my... jak tak będziesz mówił, to jeszcze więcej hejtu. Co, no to dobrze, ja to lubię, powiem ci. My to kręci. To ja, wiesz, jak gdyby fajnie się, cieszę się, że ktoś na mnie zwrócił uwagę. Nie wiem, czy ja się nadaję do polityki. Przez to. Nie o to chodzi, jak ktoś bo się bo najbardziej hejtowani są politycy. Zauważ na przykład Wielki Brat, nie? Ten tam z tego takiej ruiny gdzieś tam. Ale oni potrzebują tych ocen. W Warszawie. Oni potrzebują tych ocen. Ci politycy, którzy mają układ taki, że zauważ, że to jest dom barana, ten pierwszy dom. Jest to faktycznie dom taki, świat zewnętrzny odczytuje, od tego trzeba zaczepić, ocenić go, bo on ma dom Marsa, ten konfrontacyjny dom i oni, zauważ, jak oni idą do studia TVN czy Polsa czy jakichś innych, to oni tam na parzanka na siebie, bo to jest dom barana, oni by walczyli z... Ojej, proszę państwa, ja nie wiem, kurczę, gdzie są ci w kombinezonach? Jest takie ryzyko, że teraz, wiesz, przyjeżdża, nie wiem, samochody podjeżdżają, wychodzą goście w kombinezonach, bierze się klienta, gdzieś wywozi, on nie wraca, no co mu się stało? No zmarł. Nie kichaj, wiesz, bo brama się samochód. Nie, to faktycznie. Ja mam kluczyki tu. Tak? No. Gdzie Grzegorz, no pojechał gdzieś z tymi w kombinezonach, a czemu nie wrócił? Z tym kichaniem. Jest coś takiego jak efekt motyla, tak? Czyli jest jakaś sytuacja, jakieś drobne zdarzenie, tak jak teraz, gdzie Grzegorz no, pojechał gdzieś z tymi w kombinezonach, a czemu nie wrócił? A wiesz, że teraz, jak jesteś gdzieś, to lepiej głośno pierdnąć niż cicho kichnąć? No tak. A humor mi wrócił normalnie. Nie, no ja widziałem, byłem świadkiem, jak kolega sobie robi żarty w markecie i zaczął mówić o tym, że z Włoch wrócił, żeby... To taka psychologia ludzi, jak się zachowują. Chodzą już wystraszeni, zaprogramowani, wystraszeni. Tak. No a on mówi, że właśnie z tych Włoch wrócił i zaczął katar przeciągać, kichać tam, do tej koleżanki mówić. No, I wszystko tak łukiem omijali. No, to jest naturalne, no wszyscy się boją, prawda? Strach i obniża te wibracje i powoduje, że ludzie jeszcze bardziej na tego różnego typu wirusy zachorują. No my się też jako rodzina daliśmy wkręcić, ale my się daliśmy wkręcić na tym poziomie, że słuchaj, nie będziesz mieć maski, to nie wyjdziesz z domu, nie będziesz móc gdzieś pojechać w ogóle, czy polecieć. A potem się okazało, że i tak wszystkie granice zamknięte, samoloty nie latają, przerosło mnie to trochę, ale jaka jest determinacja teraz tych ludzi, kurde, słuchaj, jak oni taką jazdę urządzają, rozpieprzają gospodarkę na tym poziomie, na poziomie naprawdę dużego spustoszenia. I co oni chcą uzyskać? Jeśli to chodzi o likwidację gotówki, no dobra, no to słuchajcie, zlikwidujcie sobie, my sobie poradzimy, nie wiem. Perkal, paciorki, muszelki, kurde, barter, no wiesz, no ja już... Barter ma bardzo duże szanse teraz powodzenia, bardzo duże, bo to w takich sytuacjach, no ja nie wiadomo, jakie będą konsekwencje, ale jeśli to się będzie tak ciągnąć, to barter ma, no nie wiadomo, jak gotówkę wycofają, to zawsze ta luka musi być wypełniona i jakość produktu może wzrosnąć, kiedy Chiny będą odcięte, masowa taka produkcja, dziadostwo, to wtedy ta jakość usług zawsze rośnie. No to 15 lat temu próbowano ten barter wprowadzić, jakoś się nie udawał. No, a może też być tak, że ludzie posiedzą w domach, wiesz, ten efekt motyla jednak, to nie będzie motyl, tylko to będzie stado wkurzonych normalnie Polaków, orłów, wiesz, posiedzą w domach, pomyślą, ale nas dymają, kurde, nie dajemy się już dymać więcej,
i zamiast efektu motyla będziemy mieć efekt tornada, bo wiesz, to jest coś, co niszczy stare i wpuszcza nowe. To jest cała energia w tym roku. No. I tutaj młodzi, młode kobiety zwłaszcza, które budzi się wiosna, wiesz, budzą się w nich instynkty, chłopaki. Dzień, kurczę, miłości Wagarowicza już zrobili dniem Downa, ale wiosny się nie da powstrzymać, wiesz, energii witalnej, no naturalnego nie, prawa, nie da się ludzi... A Świni jest taki nieokiełznany, bo to te Wagary jest z czymś nielegalnym związane, nie? To jest nielegalne przeciwko systemowi i tak jest właśnie aż Świni. 21 marca, dlatego Al Capone jego umysł był w Aszwini, nie? Tak, Al Capone tak? To taki miał umysł właśnie przez ten... Bo Aszwini to jest taki ni to żywioł wody, ni to ognia. I on balansuje, jedną nogą jest w rybach jeszcze i tutaj w baranie. A to jest granica tego świata ciemnego i jasnego. I on tak faktycznie jest ciekaw, co jest po tej stronie legalnej i tej nielegalnej. Nie? No tak. Dlatego dużo detektywów, policjantów. Grzegorz, jest jeszcze patrz, zauważ jedną rzecz, że w tym roku już cała szkoła poszła na Wagary. Dzieci zostały w domach. I te widzisz, to my mówimy o jakimś krótkim okresie, a te zmiany są zawsze. Mhm. Od setek, tysięcy, milionów lat wiecznie te cykle wracają, powtarzają się. Potem znowu się coś kończy, znowu się zaczyna i przyjdzie ta wiosna, budzi się to życie, a znowu już umrze tego nie powstrzymamy, na zimę i znowu się rodzi. Tylko, że to są te cykle krótkie, a te zmiany, co teraz nadchodzą, to są te dusze, których dłuższe, które ludzie nie pamiętają, że to kiedyś były. Była kiedyś wojna, za czasów naszych babcia, dziadek uczestniczyli w tych jeszcze wojnie. Nie? Pierwsza, no wiesz, na przykładzie giełdy możemy powiedzieć, że taki średniostatystyczny inwestor giełdowy i różny taki, że tak powiem, spekulant hazardzista, bo jakbym go tak nazwał, no on pamięta około 2 lata tak jak pies pamięta tam. Wiesz, jak wtopił, to po 2 latach on już jest gotowy wtopić znowu, bo ten hazard, ta adrenalina, endorfiny, to wszystko, które temu towarzyszą, po 2 latach już spowodują, że on znowu te same błędy popełni i wpieprzy. No i nie wiem, jak się dzisiaj czują inwestorzy giełdowi po ostatnich spadkach tutaj, jak to wygląda, to kasy na oczy tam dużo zgraczy, ale no wiesz, no za 2 lata wrócą. Giełda, ty tego nigdy nie będziesz wiedział, kiedy. No tak. Kiedy nigdy nie będziesz wiedział. Ci, co mają wiedzieć, to wiedzą, to oni sobie tam sterują. To było też dziwne, bo w tym świecie bitcoinowym też wszyscy przewidywali, że do końca roku trzymajcie, potem tak? Do końca roku i to tak pójdzie w górę. I co, Bitcoin się wyłożył, tak? Nie, on tak stanął, że spadł i wzrósł, i spadł i wzrósł. Tylko te portfele, cloud tokeny i te wszystkie inne rzeczy, ludzie po prostu w to zainwestowali. Ci oczywiście wiedzieli, kiedy się zwinąć w okresie tego epidemii i kto ich tam będzie szukał. Oni tam miliardy dolarów ludzie im wpłacali. I oni oficjalnie, wprost mówią, to szukajcie nas, jest teraz kwarantanna, nie można się przemieszczać i odcięli ludzi no od właśnie. Tego. Teraz jest dobry moment. No jeszcze jak wyłączą internet, wiesz, no ten stream jest ograniczony teraz, ale jak go wyłączą, to znaczy się, że grubo szyją tam. Ja bym jeszcze chciał wrócić na koniec, będziemy kończyć, bo fajnie się siedzi w słońcu, wiosna się budzi, bardzo, bardzo miło. Dobrze się rozmawia, ale trzeba wracać do jakichś tam obowiązków i rodzin. Natomiast do Madonny, bo chciałbym wrócić. Jak już te maski spadły, już kawa na ławę jest, tak? Eurowizję i te nagrania w wannie, to zauważyłeś, jakie ona ma cechy, jak wygląda ta kobieta, 62 lata? Że bo to wygląda, to ci chodzi? No wygląd zewnętrzny Madonny w tej kąpieli tam. A w kąpieli to nie widziałem, ja to widziałem występ z Eurowizji w telewizji. A nie widziałeś tego na Twitterze? Nie. Słuchaj, no siedzi w wannie babka 62 lata, na twarzy już ma cechy młodej Azjatki, takiej dziewczyny dojrzewającej. No bo to się długo nie da, wiesz, no ja rozumiem, że oni są uzależnieni na tym etapie po tylu latach, bo tu chodzi o transfuzję krwi i garnitur jakiś tam hormonalny i pewne cechy, które, no i jak przetoczysz sobie tam kilkaset litrów na przestrzeni jakiegoś czasu tej krwi tych młodych jakichś tam istot, wiesz, żeby była ta spójność w miarę, żeby nie było konfliktu serologicznego, żeby nie było wstrząsu i to da się wyselekcjonować z dużej populacji jakiejś w Azji. Tam co, to jest, wiesz, no, hodowla, tak? No. Ale to, co ci... No i zobacz to, Grzesiek, bo ona wygląda już na twarzy zmieniona i ciało ma też bardzo młodej osoby. I teraz ja to mogę wytłumaczyć na podstawie, jak doszło do tego. I na przykład inni też, którzy w tym uczestniczą, możemy ich tutaj podać. Natomiast to już jest oficjalnie, jak ona się pokazuje w negliżu i z tą twarzą. I jak gdyby to świadczy o tym, czym się żywi. No, żywi się krwią młodych kobiet, wiesz.
Ja się chodzi o transfuzję, to nie chodzi o to, że ona ją pije, broń Boże. No to są różne. Tam wiem, że naziści też sobie jądra przeszczepiali szympansów, żeby młodnieli. Naprawdę. I to nie, no naprawdę, młodych szympansów jądra, znaczy młodych, no w pełni, jak ktoś miał nazista 70-80 lat. Ci poważni na ziole w mundurach, kurwa. I oni młodnieli, bo to tak? Jest hormony, tak. Okay. Tam produkowali. Myślę, że grali w filmie Planeta Bałp. I po drzewach skakali. Nie, no chodzi o to, że jak jesteś kimś takim jak Madonna, masz tam wszystko i czegoś ci zawsze brakuje, bo człowiek to, taki jest, no to zaczniesz czpać. No, zaczniesz czpać. Tak, tak. A w którymś momencie, jak chcesz przestać czpać, to cię bardzo strasznie boli wszystko. I możesz wyjść dusza z tego samego. Jest zawsze podekscytowana, jak może coś doświadczyć. Mhm. I ten świat, dla nas ktoś może się egzaltować, że ma większe ciekłe często drugiego sąsiada. A ja mam większe jajka, bo sobie o szympansa przeszczepiłem. A ktoś, wiesz, ma te pieniądze, ma tą sławę i on nie żyje tym już. I on ma to gdzieś. Czasami go to nawet może męczyć. Go to męczy, tak. I on wchodzi, te wiesz, tajne stowarzyszenia, ezoteryka. Tak. Znaczy, jeśli chodzi o ten fenomen tych przetoczeń, to jest narko. To jest droga prosta od opiatów, bo żeby wyjść z uzależnień. No, ona śpiewa, teraz miała piosenkę Illuminati tytuł. To na wprost tak? Śpiewa. No, tak? I piosenka to nosi tytuł. Nie wiedziałem. Ona śpiewa w piosence pod tytułem Illuminati z 2018 roku. Mhm. To wprost mówi, wy jesteście głupcy, że wy demonizujecie, że wszyscy są Illuminati, masoneria i tam wymienia. Tak? I wymienia z imienia, nazwiska Kanye West, Bill Clinton. Tak? A tak naprawdę to nasi prawdziwi ojcowie, założyciele, którzy chcą kontynuować budowanie tego nowego porządku świata i ona to wprost śpiewa. To mnie bardzo zdziwiło, bo nawet w tym materiale... Otwartym tekstem, tak? No to tak. Jeszcze muszę to sprawdzić. Wiesz, ja się nie poświęcam uwagi im zbyt dużo, ale co mnie uderzyło? No widzę, że dziewucha przeszła długą drogę od tego, jak została się tą właśnie marionetką gdzieś tam, jak małpka w klatce, ten Michael Jackson, ona i kilka takich postaci. Potem się pojawiło narko, na pewno. I żeby wyjść z narko bezboleśnie, to się robi transfuzję. To było robione Rolling Stonesom, różnym takim gadom. No i później, wiesz, no, dostajesz czyjąś krew, czyjś garnitur hormonalny. Jak jesteś jakimś ćpokiem strasznym, wyniszczonym, dostaniesz krew młodej istoty, młodej dziewczyny, świeżość, witalność, radość, uśmiech. Po jakimś czasie, wiesz, zaczynasz się rzucasz do tego, z uzależnienia w uzależnienie. Witalność, nie? Jądra w produkcie. Hormony, przysadki. Ja się nie rzucam do jąder. No, to śmieszy. No, ja wiem, to jest śmieszne. Ale niektórzy zbzikowani naziści to robili. To jest znane, tak? To są te projekty genetyczne i medyczne i prowadzili, żeby przeszczepili jądra szympansów i dzięki temu dużo żyli. No zobacz sobie, oni żyją ponad 100 lat niektórzy. No teraz jesteśmy w sytuacji, że faraon może być nieśmiertelny. No, Rockefeller miał już tyle przeszczepów serca, to on teraz zmarł, nie wiem czy w ogóle żyje jeszcze, czy to już jest Dracula. Nie, 107 i odszedł. No, 107. No, to ale nie wiadomo czy na dłużej, czy wróci. Nie, słuchajcie, robimy sobie żarty z pogrzebu w tym momencie. No nie jest dobrze, maski spadły, jest znaczy, jawnym tekstem. Jak się ktoś nie wstydzi pokazać tego, że jedzie na krwi, kurde, niewinnych i jeszcze mówi o wolności, równości, braterstwie i że wszyscy jesteśmy tacy sami, siedząc w wielkiej rezydencji z armią ochroniarzy, gdzie tam jak ci słudzy podnoszą... Powiem ci szczerze, że ja przypuszczam, że tam pomiędzy nimi, tymi tajnymi stowarzyszeniami, czuję, że jest rywalizacja i teraz ciężko stwierdzić, kto jakie ma zamiary. Bo faktycznie dużo z nich coś chce przekazać, coś mówi, że coś będzie. Ale jak ona mówi wake up, a jest ich sługą, najważniejszym tam no, jakimś, ale czeka, wiesz, czeka. Kapłanką w pewnych kwestiach. No, ale skąd wiesz, czy przez to właśnie nie ryzykuje utraty życia? Nie, Kubrick ona też zginął, uważam, tak? Że zawsze jest coś, ktoś taki jak prowokator i wypuszczanie ludzi, bo ci, którzy pierwsi się pokażą, że gniew w nich jest i wyjdą protestować, to ich zaszczelą jak zwykle. Ale oni to robią na przykładu, przecież Michael Jackson też wypowiadał się wprost o tych tajnych stowarzyszeniach. John Kennedy, przecież on zginął zaraz po tym, jak wypowiedział się na temat tych tajnych stowarzyszeń. No John Kennedy, inteligentny facet, wiesz. Bo tak. Ja go sprawdziłem też od strony astrologicznej, co tam, czy faktycznie to tak, czy no jak to było. Posprawdzałem sobie teraz ostatnio wszystkich tych głównych aktorów sceny politycznej naszej. A wiesz, że Jarek to jest ta sama wibracja, co Adolf? Bo to jest rocznikowo, to jest cyklu 60-letnim. To jest 60, to jest dokładnie ta sama wibracja, ten sam vibe z roku.
I tamten też stary kawaler, jakiś bezpłodniak, wiesz, szaleniec. A, no bo Jarosław ma ten ketu, w siódmym ketu to blokuje ci żonę, samochód, dzieci. To jest, wszystko ci zablokuje w tym sektorze. Ja cię! A czy, wiesz co, i czy on może być szczęśliwy w tym? Bo tak wygląda średnio, powiedziałbym. No ojciec Rydzyk ma taki samochód. Ale ma Maybacha. Jezu, rozmawiamy o chorobach. Ojciec Rydzyk ma też ketu w siódmym. Ale ten siódmy dom... A Tadziu kurczę dużo zyskał ostatnio, wiesz? Bo on no, podszedł do tego kreatywnie. Że boi się, że oni mu po prostu umrą i dajcie na tacek, kurde. No. Czyli no, dał się wkręcić. Tadek uwierzył, ale już mu przeszło, bo myślę, że się połapał po jakimś czasie, że statystyka, no 400 tysięcy rocznie umiera w Polsce normalnie. 1100 dziennie, a tu tam w 10 dni 5 osób i statkowi chyba przeszło już tak bardzo gwałtownie, nie zbiera. Nie skończył, tylko on się boi tego, że wiesz, jak on będą pieniądze tylko elektroniczne, oni nie wiedzą, jak zrobić przelew. Oni zawsze wysyłali tam w kopercie. Nic, ale to jest, oni mają wybrać Rachu, bo pierwszy dom to jest... Rachu jest w pierwszym domu, czyli ich ciała, głowa. Ich, także te cechy Rachu mają obydwoje. A Rachu, to na twarzy, no jest coś takiego. To już jest iluzji, to już jest... On ci powie, zbierajmy na stocznię, odkupimy zaraz, nie? Ludzie tam 15 milionów, plecaki ze strażem, tyle tych pieniędzy. Nie, coś się stało z nimi, ja nie wiem. Ja nie mam takiej kompetencji, nie? I nagle... Czas psychokinetyczny zadziałał, zapomnieli. Wiesz, dwa ktoś... lata jak psy. No, no i dalej to samo. Zbieramy znowu jak na coś. Psy, wiem, zbieramy na szkoły, zbieramy na to. I to jest cały ten układ astrologiczny, że oni są tak niedowartościowani i potrzebują stworzyć coś dla siebie, nie? Być tymi. Po co mi wrączkę? To jest właśnie to. Zaraz tylko sobie jaja szympansa przeszczepię. Po co mi wrączkę? Po cały tu. I to są, to, tylko, że to też jest, trzeba wiedzieć, że siódmy sektor w astrologii to jest żeńska energia. Tak, tak. I tutaj nie ma pociągu wtedy do żeńskiej energii, bo jest zablokowana. No przemawiam. Jest, tam wyraźnie jest zblokowana. Trzeba się dogadują, i... zauważyłeś w tym męskim gronie tak, bardzo wszyscy, tak. Bo oni są zablokowani na kobiety bardzo. Zablokowani są, no, się ich blokuje i staje się gejami albo lesbijkami przez to, że ten sektor... A przepraszam, geje, o. Ten sektor siódmy jest ten. Albie będziecie hejtować. Słuchajcie, to nie jest tak, że ja nie jestem tolerancyjny. Urodzenia ja w ogóle nic nie mam do, że tak powiem. Niech nie się kochają, nie. Ale niech oni się kochają sami, kurczę, odkochają się ode mnie. George Michael. Bo mam wrażenie, że oni mnie tak bardzo kochają, że aż boli, kurczę. George Michael też miał ten siódmy sektor. Tak? I też był z gejem, ale przerobiony dom kobiet i tych energii żeńskich. Korwin Mika też ma to przerobione, bo cały czas on je neguje w ogóle. Nie? Zarzucają mi, dlaczego pan tak o tych żadnych kobietach? A on się nie może powstrzymać, żeby powiedzieć, że kobiety są słabsze. No. On zawsze, że mężczyźni są silniejsi, mądrzejsi. I to jest ten układ i oni, ci ludzie nie panują nad tym układem. Nie rozumiem go, skąd się to bierze, bo to nie są oni. No ale teraz ta żeńska energia, ta Dui, najmłodsza siostra, to jest tłumacząc, energia młodej dziewczyny, najmłodszej córki, najmłodszej siostry, teraz wjeżdża i ona niszczy tych kurde dziadków, bo to jest w ogóle inny świat, wiesz. No inny. Ja to też mówiłem, że pokolenie te starszych ludzi, nasze też będzie kiedyś, te stare dziadki, które i ci młodzi będą powiedzieć, o, to jest ten naturalny cykl. I każdy coś może wnieść, ale to odchodzi i przychodzi to całkowicie nowe społeczeństwo. I faktycznie żeńska energia jest widoczna. Żeńska, tak. Bo jest nawet widoczna u mężczyzn, tych młodych chłopaki takiej sytuacji. Ubieram się jak kobiety, jakieś takie zniewieściele, tak? Jakieś bardzo zniewieściele. No wiesz co, ale to też dieta, różne rzeczy, sprawy hormonalne, no, dużo plastiku, mikroplastiku. Parabeny, no w tych grzelach podprysznic powodują, że parabeny mają prawie 97% zgodności z hormonami żeńskimi, nie? Ja, ale powiem ci, że mieliśmy kończyć, ale ostatnio był wykład na uniwersytecie jednym dużym w Krakowie, jest taki dość znany, dość stary uniwersytet i pani tam jedna miała wykład o bisfenolu A, którego ja bardzo nie lubię. Bisfenol A to jest przyczyna wielu chorób, problemów właśnie też, no trująca rzecz. Przekleństwo plastiku to bisfenol A, ale jeden z podstawowych jego tam składników. No i ja tam napisałem do niej, bo wykład wiesz na uniwersytecie, że tak powiem publiczna uczelnia, tak. Z podatków, no płacę te podatki, nawet jak wodę spuszczam w toalecie, to jest opodatkowane, wiesz, no. Jeszcze oddychanie nie jest, nie, póki czas, ale maseczka już kosztuje na przykład, żeby pooddychać czasem. No i ja do niej napisałem, czy ja mogę to sfilmować i puścić, żeby tak świadomość rosła, co to jest bisfenol, bo ludzie sobie sprawy nie zdają, o co kaman z plastikiem. No i wiesz, że ona mi odpisała, że nie, że oni to tam sobie... Tylko nie wiem, czy ona ma tak złe intencje, czy jest taka jakaś...
Nie wiem, czy po prostu tam spiratowała komuś jakieś zdjęcia, jakieś dane, wiesz, się podpisuje pod nimi, bo tak często bywa. Różne składniki, tak, aspartan. Są w ogóle bardzo groźne składniki, które mają tak ogromne stężenia, że wystarczy ich odrobinka w składzie. Tak. I ludzie myślą, że 100% składu, że jak jest coś poniżej 1%, to jest to w miarę bezpieczne. A nie, jest, nie jest, nie jest. No to tak jak można, nie wiem, 1% cykuty tutaj dolać. Tak jak mówisz o tej wiośnie. To jest taka energia bardzo mocno, młoda energia życiowa. Dlatego młodzi, pary, seks i nowe życie, a świnie zawsze symbolem początku dobrego. I to można przytępić takimi jakimiś środkami chemicznymi, żywnością, jakąś modyfikacją. Ciemnością, siedzeniem przy komputerze. Tak, no, ale to się elektromagnetyczne, te Wi-Fi, to wszystko niestety nie sprzyja na równowagę naszego organizmu, bo nawet to wyjście do lasu czasami rozładowuje szybko ten smog elektromagnetyczny. A teraz, no do lasu zakaz. Jak się ludzie zamkną w tym smogu, to Wi-Fi krąży cały czas, no to jest tak, jakbyś, to lepiej sobie już od razu głowę do mikrofali włożyć na 1000 W. I tak przez... No jest, są jeszcze łąki, drodzy Państwo, i różne nad rzekami, brzegi rzek, tam nie ma zakazu wstępu, jakby ktoś chciał. Jedna pani właśnie tego kota włożyła do mikrofali i w Anglii tak było. Tak? Chciała go wysuszyć, no i kot zdechł, ale reklama się zaczęła, znaczy reklamacja zaczęła reklamować to. Kota czy mikrofale? Nie, mikrofale. Przecież kota. Nie, mikrofale, dlatego że nie pisało, że kota się nie suszy w mikrofali. No. No wiem, także no, poziom jest jaki jest, słuchajcie, jak macie trochę więcej oleju w głowie, no to zastanówcie się nad tym, bo teraz jest chyba trochę czasu na zastanowienie, o co tu kaman i kto za tym wszystkim stoi, kto tu kręci lody, czemu Madonna młodnieje, Putin młodnieje też na przykład, zauważyłeś, że coraz młodszy jest, są ludzie, którzy młodnieją, są, którzy się starzeją, no i co za tym stoi, gdzie, jaki tam pomysł, może to chodzi o gotówkę, może coś więcej jeszcze. Bo dziwna jest skala zjawiska, skoro normalnie w Polsce umiera 400 tysięcy ludzi rocznie, około 1000 codziennie, wiesz to. To jest super pomysł. Ten, kto to chciał wprowadzić, to jest świetny pomysł, bo mówimy o rzeczach, których nie da się fizycznie zobaczyć, ani nawet pod mikroskopem, bo jeszcze jakby teraz jest dostęp do mikroskopów, każdy sobie zamówić taki mikroskop, a tu nawet wirusa nie zobaczysz pod mikroskopem. Aha. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, że jest to patentowane. I patentów się nie zdradza. Ludzie są naukowcy, doktorzy, tacy wybitni profesorzy, są narażeni na procesy sądowe ze względu na to, że ujawniają kogoś patent. Nie? Także to jest tak wszystko sprytnie zrobione, że pod to można przypisać wszystko. Ale żeby ludzie wiedzieli, że to co roku się dzieje, co roku straszą jakimś, co dwa lata, tu N1, H1, ptasia, świńska, no... No wiesz, no, można wymieniać, bez liku, no, można tylko, mnożyć. Sprawdzić, kto jest właścicielem tych patentów, tych wirusów, bo to się patentuje. Wiem, że McDonald's ma jedną, Nestle. Ja jeszcze miałem jedną taką teorię, wiesz co, że, ale ona już upadła razem z moją wiarą, że w realność tej sytuacji, że nawet jeśli coś się dzieje dziwnego, nienaturalnego i to źli ludzie robią, to być może to jest część natury jakiegoś boskiego planu, a oni są tylko narzędziem. I ten efekt motyla albo efekt wkurzonych, kurczę, orłów, wiesz, może ich zmieść, bo tak naprawdę to, wiesz, można toczyć grę z całym społeczeństwem, walkę, można toczyć wojnę z terrorem, z niewidzialnymi rzeczami, ale można też ją przegrać. Wiesz. Ale powiem ci jedną ciekawą rzecz, co ja czuję, a trochę lepiej mnie to przekonuje, że jak jest miesiąc ograniczeń, załóżmy miesiąc, to jest jeszcze mało, ale tak przypuszczam, że jeśli ta kwarantanna, czy w ogóle te ograniczenia dojdzie to do 3-4 miesięcy, to jestem przekonany na 1000%, że to już będzie mieć nieodwracalne skutki w jakby przebiegunowaniu to, co do tej pory było, że to będzie zupełnie inny świat. Po prostu coś się zmieni, czy coś padnie, jakaś gospodarka, czy przemysł, inne się narodzą i to jest właśnie ten naturalny cykl śmierci, narodzin, ale zauważ, że do tej pory to był taki magiel, wszystko jednostajnie, to samo, to samo, to samo, to samo. Te bańki oni tam przebijali, czy nowe, a teraz to jak to się wydłuży, bo my dzisiaj rozmawiając to mamy dopiero miesiąc, ale już bankructwa są tych przedsiębiorstw. Ale co, wiesz co, to będzie 3-4 miesiące? No Grzesiek, ja jestem przygotowany na każdą ewentualność i mało tego nie boję się. I zachęcam też, żeby się jednak uwolnić ze strachu, bo strach to jest najbardziej strach pożądane najniższe, ale też pożądają tego ci sterujący tym wszystkim. Bo strach oczywiście obniża odporność organizmu dodatkowo. Ludzie się godzą na wszystko. No. Godzą się, ze strachu się pogodzą i zaakceptują też, nie?
Także już ostatnia rolka papieru nie będzie dostępna w sklepie. No, śmieję się, ale tak jest. No wiem, wiem. No. Dobra, słuchajcie, bo jak nie jaja szympansów się pojawiają, to rolki papieru. Ja... Dobrze, bo mi humor wróci, bo jestem smutny, słuchajcie, no po prostu ludzie się boją, a ja tego nie chcę. Nie bójcie się, czujcie wiosnę, kochajcie się. Jak do lasu was nie puszczają, idźcie na rzekę, chodźcie w koło domu. Ważne, żeby się ruszać, żeby być zdrowym. Kochajcie się, całujcie się, nie bójcie się swoich rodzin. Nam się kończy karta albo bateria i my też już kończymy. Zakaz wejścia na styk. Dobra? No, bo już i tak prądu nie ma. No to hej. No dzięki. Dziękuję Państwu. We'll be right back.